I witamy wszystkich Państwa na kolejnej wyprawie rowerowej na granicy Czechowic-Dziedzic i Ligoty. Tak jest. Stara wieś, miejscowość, z której pochodzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi. Kościół drewniany. A to już mieli Państwo Wila, Mowice i Bazylika. A to już województwo małopolskie. A to już Oświęcim. No widzicie, ludzie grają w padmintona. Kiedyś też to się za bajtla się w to grało. A teraz już mamy Oświęcim. Od strony Grójca. Słuchajcie, Roztomili, warto wspomnieć, są my na granicy Babic, miejscowości koło Oświęcimia i jest tutaj rzeka Wisła i most imienia Benedykta XVI, papieża. Józef Ratzinger, następca Jana Pawła II, jechał tym mostem w trakcie swojej pielgrzymki do Polski. Jechał bowiem z Krakowa do Oświęcimia. I pamiętam, że wtedy również była msza święta na Błoniach i wtedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłem papieża. W sumie zaś na tym moście Benedykta XVI tam widać fabrykę, dwory, a tu o, pod nami jest Wisła, a tam z prawej strony wlatuje Soła. Wisła ze sobą się łączy. Słuchajcie, kapliczka świętego Krzysztofa w Oświęcimiu. Nie tylko patrona kierowców, ale też i rowerzystów. A dla ciekawskich powiem też, że na bierzmowaniu jako trzecie imię wziąłem sobie też Krzysztofa, mojego patrona rowerzystów, kierowców, podróżnych, złodziei i tym podobnych. Słuchajcie, Roztomili, wiele razy żeś wspominał, Wiśla, no trasa rowerowo, jedna z najfajniejszych tras wokół wzdłuż Wisły, jeszcze nie w całej Polsce. Wiemy, że przeszły rok otwarli ją w województwie kujawsko-pomorskim, tam gdzieś koło Torunia, Bydgoszczy. No i jest na razie w śląskim i w małopolskim. W Warszawie też ma być. A my są we Woli. Ale nie w warszawski, tylko tej koło Pszczyny. Wola koło Pszczyny. Już jesteśmy w Pszczynie, pod zamkiem. Hohelberg von Ples. Zamek pszczyński. 21.19, 26 maja 2016 roku, Dzień Matki, a zarazem i Boże Ciało. Na terenie Pałacu Pszczyńskiego przejeżdżamy przez
tak zwaną bramę wybrańców. Tak, zostaliśmy wybrani. Przejeżdżamy przez tą bramę na Pszczyński rynek.